Panie Tomaszu, jak skomentuje Pan właśnie te wyniki sondażowe? No, które, tak? Bo są na razie dwa sondaże. Ten obecnie panujący jest dobry, ten pierwszy był gorszy i obawiam się, że będziemy tak wahać się aż do momentu ogłoszenia faktycznych wyników, tak? A jak Pan sądzi, jeśli się do Sejmu dostanie właśnie ugrupowanie Pana Pawła Kukiza, to czy jest szansa, że Paweł Kukiz i jego ludzie będą realizować punkty programu, które są spójne właśnie z poglądami partii Korwin? Nie ma takich szans. Być może w jakimś zakresie niektórzy ludzie coś tam będą próbowali realizować, ale generalnie nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za obecność na naszych konferencjach prasowych. Dziękuję bardzo.